No to cześć. Kolejny odcinek naszego alfabeciku, tym razem litera S i na literę S wymyślił Konrad SSL. Jak Konrad wymyślił, to niech Konrad o tym opowie. Tak, dobra. SSL, co to jest? To jest skrót od Secure Socket Layer, czyli bezpieczna warstwa gniazdek, jakby to przetłumaczyć. To gniazdko tutaj bardzo nie brzmi, ale socket to jest pojęcie często używane przez informatyków, jeżeli chodzi o połączenia sieciowe. Tak naprawdę to się używa czegoś takiego jak socket. S. No, nie będę wnikał, ale generalnie to jest takie pojęcie z technologii, znaczy z programowania i systemów operacyjnych. O co chodzi? No secure no to bezpieczne, a warstwa to warstwa. O co chodzi z tą warstwą? Chodzi o coś takiego, że SSL to nie jest żaden jakby nowy protokół sieciowy, tylko to jest jakby nakładka na istniejące usługi. Czyli jak na przykład mamy usługę HTTP, czyli ta, po której sobie chodzą strony, to nakładamy na ten HTTP SSL i mamy HTTPS, czyli HTTP over SSL. I tak samo to działa z innymi rzeczami, na przykład pocztę, jak mamy IMAP, to mamy IMAP S, czyli IMAP z SSL-em, jak mamy SMTP, czyli wysyłanie poczty, to mamy SMTPS, dodajemy tą S-kę i tak jakby opakowujemy istniejącą usługę w SSL, który zapewnia szyfrowanie połączenia i tam parę innych rzeczy. I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że od jakiegoś czasu w zasadzie wszystkie przeglądarki krzyczą, jeżeli strona nie ma tego SSL-a, to krzyczą strasznie, że strona jest niebezpieczna i o Jezu, zaraz będzie po prostu niedobrze. Wizualnie się to objawia tym, że jeżeli mamy stronę z SSL-em, to się świeci taka zielona kółeczka, na ogół zielona. I jak sobie tam klikniemy, to nam podaje, że tam strona jest zabezpieczona i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć spore nadużycie, bo to z zabezpieczeniami strony jako takiej nie ma nic wspólnego. To jest po prostu szyfrowanie transmisji pomiędzy przeglądarką a pomiędzy stroną, co w jakiś tam sposób poprawia bezpieczeństwo, ale nie czyni strony jako strony ani trochę bardziej bezpieczną, ani trochę mniej bezpieczną, bo jeżeli strona będzie nam wysyłała, nie wiem, wirusa na przykład, to zupełnie nie ma znaczenia, czy tego wirusa pobierzemy w sposób zaszyfrowany, czy w sposób niezaszyfrowany. Nawet bym powiedział, że sposób niezaszyfrowany to jest dla nas trochę lepiej, bo jest szansa, że jakiś tam antywirus po drodze to wyskanuje i złapie, a jak jest zaszyfrowany, no to dopiero po odszyfrowaniu się okaże, co tam ściągnęliśmy. Natomiast co warto wiedzieć, że SSL to nie jest w zasadzie nic nowego, jeżeli chodzi o usługi, tylko to jest jakby opakowanie na istniejące usługi, że polega to na tym, że usługa jest szyfrowana i w zasadzie to tylko tyle. To znaczy, niby teoretycznie jest jeszcze uwierzytelnianie, bo tam serwery, które mają SSL-a, mają certyfikat, który niby jest wystawiany, on tam się musi zgadzać z nazwą domenową, ale to... Jak ktoś chce, to obejrzeć. Za darmo sobie można, jeżeli ma się jakąkolwiek domenę wykupioną, czy tam w jakiś sposób pod kontrolą, to załatwienie na nią za darmo certyfikatu SSL-owego to jest kwestia minuty, dwóch, więc ten aspekt bezpieczeństwa jest no taki sobie. I tak naprawdę, no co trzeba pamiętać. SSL daje nam to, że ktoś, że tak powiem, podsłuchując na przykład naszego Wi-Fi, to nie usłyszy, jakie tam hasła wprowadzamy i jakie tam różne dziwne rzeczy robimy. Natomiast nie czyni to strony, na którą wchodzimy, ani trochę bezpieczniejszą. To znaczy to, że mamy zieloną kłódkę i po kliknięciu mamy, że ta strona jest bezpieczna, to jest po prostu nieprawda. Transmisja do tej strony jest szyfrowana. Połączenie nasze jest bezpieczne, ale nie sama strona, na którą wchodzi. Tak, SSL, no sama jakby filozofia tego, że to jest layer, czyli warstwa, czyli to jest zbudowane nad czymś, powoduje, że on sam w sobie nie zmienia jakby bezpieczeństwa bądź niebezpieczeństwa, bo on nie wpływa w żaden sposób na to, co jest niżej. Chodzi tylko o to, że ktoś nie przechwyci tej transmisji, bo sama transmisja jest szyfrowana, nie ta zawartość, do której zaglądacie, nie to, z czym się łączycie. I o tym też musicie pamiętać. No. Że ta zielona kółeczka to jest bezpieczna transmisja, ale niekoniecznie oznacza bezpieczną witrynę. Tak, i jeżeli się połączymy ze stroną, która udaje stronę banku, to ona też może mieć zieloną kółeczkę, jak wszystko będzie się zgadzało i w ogóle będzie super bajer. Dlatego warto czasami patrzeć, no wiem, że na mobilku to może być problem, ale na desktopie jest taka moda, że w tym momencie belka adresu jest ukrywana w przeglądarce. Słuchajcie, nie róbcie tego, czasami warto widzieć ten adres internetowy, dokładnie cały, na którym jesteśmy. Po tym najłatwiej wychwycicie stronę, która nie jest stroną banku jednak, chociaż też się zdarzają już naprawdę znakomite podróbki. Tak, no przede wszystkim ktoś wtedy kupuje domenę, która się w jakiś tam sposób no kojarzy. Podobne, nie? Tak, musicie bardzo dokładnie przeczytać, bo może być różnica jednego znaku nawet
i na pierwszy rzut oka będzie wyglądało. Tak, ale warto tą belkę adresu jednak mieć. Dokładnie, tego pilnujcie i tego pamiętajcie. No i pamiętajcie, że sama kłódka to nie wszystko. Jasne. To do zobaczenia przy kolejnej literce. Cześć.